Natomiast dzisiaj Państwu prezentujemy program, który jest dopracowany co do dnia. Znamy konkretne dni, w którym odbędą się konkretne spektakle i to chcemy Państwu zaprezentować. Więc na koniec, no jeszcze raz w imieniu moim i w imieniu również Pana Burmistrza, który jest na urlopie, chciałem Panu Januszowi podziękować za tą tytaniczną pracę i za wspaniały efekt, bo program, który Państwu zaprezentujemy, naprawdę robi wrażenie. Ja nie będę wracał do ubiegłego roku. Wyjaśnię tylko, że pomimo, że ubiegłoroczny festiwal się nie odbył, my też w uznaniu wielkiej pracy i w związku z wielkim szacunkiem dla wykonanej pracy celem przygotowania ubiegłorocznej edycji, uznaliśmy, że ubiegłoroczna edycja, pomimo że się nie odbyła fizycznie ze względu na pandemię, ma trwałe miejsce w historii naszego festiwalu. Istnieją plakaty, cała dokumentacja, foldery programowe. Mieliśmy przygotowany plakat, więc po prostu 24. edycja przeszła do historii, a w tym roku świętujemy 25. jubileuszową odsłonę. Panie Januszu, dla Pana jest przyjemność zaprezentowania tego naszego programu. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście to jest przyjemność móc powiedzieć fantastyczne słowa o tym, co nas będzie za kilka miesięcy czekało tutaj właśnie w tym budynku, w tej sali i głównie na tej scenie. Ja tylko chciałbym podziękować panu dyrektorowi za to uznanie dla mojej osoby, ale ono powinno również być przekazane dla całego zespołu organizacyjnego, w skład którego oprócz nas tutaj dwóch siedzących wchodzą jeszcze nasze wspaniałe koleżanki, czyli Marta Jakubowska i Katarzyna Luksa. Bardzo wam też dziękuję serdecznie za pracę, bo to jest nasza wspólna praca, tytaniczna, tak jak tutaj pan Wojtek wspomniał, bo czasy były nieciekawe. W momencie, kiedy pan burmistrz kilkanaście miesięcy temu zapraszał wszystkich na teatralną ucztę, no nikt z nas nie przypuszczał, że będziemy musieli tak długo, tyle miesięcy czekać. I tak przez wiele miesięcy w ogóle nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będziemy mogli rozmawiać na temat jakiejkolwiek przyszłości takiej konkretnej tego naszego przedsięwzięcia. No, udało nam się, pomimo tego, że nasze życia, nas wszystkich i Państwa również w sposób znaczący zostały przewartościowane. Dużo się zmieniło, ale w nas samych również na szczęście pozostało pragnienie miłości do sztuki, do teatru, które stopniowo i coraz mocniej zaczyna odżywać i tego się po prostu trzymają. Jesteśmy pełni nadziei i optymizmu, że na przełomie września i października będziemy mogli otworzyć tutaj szeroko drzwi do naszej świątyni sztuki, w jaką na kilka tygodni zamieni się budynek Centrum Kultury i Sztuki imienia Adysali w Starym Sączu, które po raz pierwszy, tak de facto, będzie wspólnie ze Stowarzyszeniem Animatorów Kultury i Teatrem Robotniczym imienia Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu organizowało kolejną jubileuszową, jak Państwo zauważacie, edycję jesiennego festiwalu teatralnego. Oczywiście moglibyśmy pójść jako organizatorzy, twórcy tego festiwalu na łatwiznę i w sposób taki prosty, jeden do jednego przełożyć po prostu ten program, który był zaplanowany na rok ubiegły, ale nie, my podjęliśmy się nieco trudniejszego zadania. Oczywiście zostaje kilka tytułów z ubiegłego roku, bo uważamy, że należy je jednak tutaj pokazać, one są wartościowe, ale gro tytułów tegorocznej edycji jubileuszowej to są zupełne nowości, kilka premier, ale też i znaczące powroty, o których za chwilę Państwu tutaj powiem. Wspomniałem przełom września i października. Głównie październik. Dlaczego taki termin? Jak Państwo zerkniecie na ubiegłoroczny folder festiwalowy, my tam na przedostatniej stronie zapraszaliśmy
na kolejną właśnie edycję jubileuszową już we wrześniu 2021 roku. I taki był nasz plan, żeby zorganizować ten festiwal we wrześniu, ale chcąc jakby pójść na rękę, czy być jakby sprawiedliwymi wobec tych miłośników wszystkich teatrów, którzy może mieliby potem do nas pretensje, i spróbowaliśmy przenieść większość, to co się dało po prostu, nie wszystkie tytuły dały się przenieść z planowanych we wrześniu, na październik, ponieważ nie chcieliśmy tworzyć sztucznej kolizji z odbywającym się, jak Państwo zapewne wiedzą, we wrześniu festiwalem jesienią kulturalną w Nowym Sączu. Niech mieszkańcy Nowego, Starego Sącza i w ogóle Sądecczyzny będą mogli skorzystać w jak najszerszym stopniu z propozycji zarówno naszych, jak i nowosądeckiej. Kilka tytułów rzeczywiście nie udało się przenieść ze względu na to, że te spektakle mają już miały tak obwarowane terminy następne, październikowe, no, że było to po prostu niemożliwe. No, nie mogli rezygnować z występów gdzieś indziej, żeby w październiku do nas przyjechać. Dlatego ta końcówka września. To tak tytułem wyjaśnienia, żebyście Państwo wiedzieli. Festiwal zaczynamy 28 września, kończymy 21 października, czyli kilka rzeczywiście tygodni, które myślę, że zaspokoją od tej strony artystycznej gusta i potrzeby kulturalne każdego, zarówno tych, którzy są takimi wytrawnymi znawcami teatru, nie tylko w ogóle znawcami sztuki, ale również i tych, którzy na przykład pojawią się po raz pierwszy na naszym festiwalu, bo my przecież otwieramy dla wszystkich nasze podwoje i z ogromną atencją i przyjemnością takich również gości przyjmujemy, witamy na naszym festiwalu. Co będzie gwarancją, że ten prestiż naszego festiwalu będzie w dalszym ciągu taki wysoki, jak był do tej pory, bo to jest no, bezdyskusyjne. Tu, co byśmy nie chcieli tutaj mówić, to jesienny festiwal teatralny, który zdobył swoją markę już przez te 24 czy 25 w zasadzie lat, nie tylko w naszym regionie, nie tylko w Małopolsce, ale również i w całym naszym kraju. Świadczy to o tym, że te teatry, bardzo renomowane, prestiżowe teatry, wręcz, no, powiem tak kolokwialnie, pchają się tutaj do nas na ten festiwal, chcąc pokazywać swoje spektakle, w tym również spektakle zupełnie nowe, a w niektórych przypadkach nawet premierowe. I tak będzie również u nas. Więc mamy kilka rzeczywiście tych prestiżowych, renomowanych scen, takich jak Kwadrat, jak Kamienica, jak Gudejko czy Kapitol, ale niewątpliwie w tym roku na czele tej wspaniałej listy naszych gości stanie nie kto inny jak Teatr Narodowy z Warszawy. To uważam, że jest nasz ogromny sukces jako organizatorów, że udało nam się Teatr Narodowy po raz kolejny zresztą, ponieważ oni już byli kilkakrotnie na naszym, podkreślam, na naszym jesiennym festiwalu, wcześniej w Nowym Sączu, a teraz w Starym Sączu. To będzie, myślę, panie dyrektorze, ogromne wydarzenie również dla tej społeczności tutaj starosądeckiej, prawda? Że do starego, małego miasteczka, uroczego, perły Małopolski przyjeżdża taka scena, no największa scena w Polsce, czyli Teatr Narodowy ze swoim spektaklem Kilka Dziewczyn Nila Labuta w reżyserii Bożedy Suchockiej ze wspaniałymi aktorami, głównie aktorkami Anną Krycewicz, Bartą Ścibakówną, Patrycją Soliman i jednym panem w obsadzie Grzegorzem Małeckim. Więc ten Teatr Narodowy jest, można by powiedzieć, naszą taką prestiżową lokomotywą, ale też tymi wagonami, które nadążają za tą lokomotywą, bezwzględnie są teatry, o których wcześniej wspomniałem. Będą znakomici twórcy tych spektakli, będą reżyserzy, pojawią się niektórych spektakli.
na naszej scenie i w ogóle u nas tutaj na festiwalu. No i całe grono świetnych, znakomitych aktorów, muzyków również biorących udział w przedstawieniach i koncertach, bo cechą naszego festiwalu zawsze było to, że oprócz teatru pojawiały się na nim również propozycje muzyczne, czasami taneczne, bo przecież pamiętacie, były spektakle i pantomimy, Teatru Ruchu, ale i balet swego czasu gościł u nas. No i właśnie w każdym roku próbowaliśmy organizować również spektakle muzyczne albo nawet koncerty muzyczne. Tak będzie również w tym roku. Będzie klasycznie, wracamy do klasyki, mówię tutaj o autorach spektakli, takich jak Czechow, jak Fredro, którzy się pojawią na naszej scenie. Przyjedzie do nas po raz pierwszy taka scena jak Teatr Klasyki Polskiej, działający w ramach Stowarzyszenia Muza Dei z Zemstą Aleksandra Fredry. Nic by w tym nie było nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że to jest taki projekt, który zapoczątkował w ogóle cały cykl takiego Teatru Klasyki Polskiej Quo Vadis, w którym to cyklu i w tym spektaklu również biorą udział znakomici artyści, na przykład również aktorzy będący na co dzień aktorami Teatru Narodowego, między innymi oczywiście w Warszawie. Reżyseruje to Michał Choromański, a na scenie pojawią się w tej Zemście Jarosław Gajewski, między innymi Dariusz Kowalski, Maja Hirsch, Łukasz Lewandowski, Leszek Zduń czy Henryk Gołębiewski w roli mularza. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe tutaj zdarzenie. Proszę Państwa, mamy również w tym roku propozycję familijną. Wpadliśmy na taki pomysł i to jest też jeden z powrotów na ten nasz festiwal, myślę, że świetnych powrotów, Teatru Lalek Rabcio w Rabce Zdroju, który przyjął nasze zaproszenie, żeby stworzyć taki trzyspektaklowy cykl niedzieli familijnych. W każdą niedzielę, przez trzy niedziele będą prezentowane ich spektakle Pinokio, Kominiarczyk i bajka o kocie w butach. Jeden ze starszych ich spektakli, ale świetny, naprawdę świetny, więc warto go zobaczyć. I dwa zupełnie nowe, czyli Kot w butach i Kominiarczyk, to są ich dwie ostatnie premiery. Więc ta niedziela familijna, myślę, że to jest też ukłon w kierunku rodzin, dzieci i że z chęcią przyjdą tutaj do nas na te właśnie spektakle w takim sztabarzu rodzinnym. Będzie bardzo miło, prawda, sympatycznie. Dalej będzie, proszę Państwa, muzycznie, jak wspomniałem. Jeden spektakl muzyczny to jest coś, co planowaliśmy również w ubiegłym roku. Można powiedzieć, że to jest monodram, ale tam nie tylko występuje ta aktorka, to jest spektakl Judy o Judy Garland w wykonaniu, świetnym wykonaniu Hanny Śleszyńskiej. I dwa koncerty, jeden. Myślę, że one świetnie tutaj się wpisują właśnie w to miejsce, w to miasto również, bo to będzie koncert Miejskiej Orkiestry Stary Sącz pod dyrekcją Georga Weissa, działającej tutaj przy centrum, ćwiczącej tutaj na co dzień, z udziałem też wspaniałych zaproszonych gości. To będzie koncert zatytułowany Et in Terra Pax. Pojawią się goście ze Szwajcarii, Adrian Szoch, grający na kotłach, i ksiądz dr Rafał Lupa, który mieszka od lat w Szwajcarii i jest odpowiedzialny za tekst tego wydarzenia, ale też profesor Jakub Bokun, klarnecista, jako gość wystąpi, solista w tym koncercie. Świetny koncert repertuarowo. Już w tych szczegółowych programach Państwo będziecie wiedzieć, dlaczego świetny. I jeżeli się chodzi o muzykę, no to myślę, że mamy dla Państwa bardzo miłą niespodziankę. To będzie też bez wątpienia wydarzenie, mianowicie koncert, właściwie dwa koncerty w wykonaniu czy z udziałem
jak ona sama siebie określiła, niskopiennej góralki Kasi Zielińskiej, rodem ze Starego Sącza, która przyjedzie tutaj i wystąpi na tej scenie, powiedziała mi, że to będzie opowieść o jej życiu, przeplatana wspaniałymi utworami muzycznymi, stowarzyszeniem świetnego zespołu muzycznego Kameleon pod kierownictwem Adriana Filipa Tabenskiego, z gościnnym udziałem też wspaniałego muzyka, pianisty Andrzeja Perkmana. Także to są te akcenty muzyczne. Jak mówię o tych sądeckich również akcentach, to nie możemy pominąć i nie wspomnieć o innych sądeckich akcentach. Mianowicie, jak co roku na festiwalu, tak i w tym, pojawią się teatry nasze rodzime z Teatrem Robotniczym imienia Bolesława Barbackiego, działającym przy Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. I chciałbym przypomnieć, że ten Teatr Barbackiego od początku jest również współorganizatorem naszego festiwalu. Dwa spektakle, w tym jedna premiera, już 4 października premiera, kolejna realizacja, adaptacja Moralności pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. I pokażemy też jako Teatr Robotniczy Bolka i Żabusie spektakl autorski Marii Molendowej o Bolesławie Barbackim, czyli naszym patronie, który w tym roku obchodzi 130. rocznicę urodzin, no i niestety też 80. rocznicę tragicznej śmierci. Więc uczcimy jakby te jego rocznice występem. Pojawi się też Teatr 13 ze swoim też nowym spektaklem, premiera jeszcze w wakacje. Spektakl też związany z klasyką, bo zrobiony, przygotowany na motywach jedna aktówek Antoniego Czechowa, a nazywa się to Niedźwiedź w banku. 5 spektakli, które już były planowane w ubiegłym roku. To już wspomniany spektakl Judy, ale też niespodzianka Teatru Kamienica z Warszawy z Pauliną Holc, Małgosią Sadowską, Samborem Czarnotą, Pawłem Burczykiem i Krystianem Kukułką w składzie, w reżyserii dyrektora tej sceny, czyli Emiliana Kamińskiego. Anioł i kobiety Jerzego Masłowskiego w reżyserii Agnieszki Warchulskiej, przygotowany spektakl przez agencję artystyczną Tadeusza Chudeckiego z Marią Pakulnis, z Tadeuszem Chudeckim, z samą panią reżyser, czyli Agnieszką Warchulską, Wiolą Arlak z saksofonistą, który będzie grał muzykę na żywo, i z psem Szarasem. To taka ciekawostka. I mamy jeszcze... Przepraszam, skleiły mi się karteczki. No nie wiem, czy to z tego ciepła tutaj. Mamy jeszcze jeden kolejny spektakl, nazwijmy to, z ubiegłego roku. Niemy kelner Haralda Pintera, wspaniałego dramaturga, laureata Nagrody Nobla zresztą w dziedzinie literatury, kompanii teatralnej z Warszawy z Piotrem Szwedesem, Mikołajem Rozderskim w reżyserii Wojciecha Malajkata. I ostatni, a właściwie pierwszy, bo rozpoczynający nasz festiwal, ale ostatni z tej piątki powtórkowych jakby, chociaż one się nie odbyły w ubiegłym roku, ale w cudzysłowie to podaję. Spektakl, o którym dwa słowa muszę powiedzieć, bo to jest spektakl, który miał kończyć swój sceniczny żywot już dawno temu. Na prośbę naszą, czyli organizatorów, w ubiegłym roku mieli z nim przyjechać, żeby zrobić jubileusz dziesięciolecia, a właściwie 11-lecia tego spektaklu, który swoją premierę miał na jesiennym festiwalu teatralnym, tutaj na naszym festiwalu. Ogólnopolską premierę. Znowu przedłużyli to granie swoje o kilkanaście miesięcy po to, żeby jednak do nas w tym roku przyjechać. I będzie to takie symboliczne, bo oni jeszcze tam gdzieś pewnie zagrają parę spektakli w Polsce, ale będzie to symboliczne pożegnanie tego tytułu, czyli zamknięcie tytułu. A mówię tutaj o dziwnej parze Nila Simona, czyli klasyce farsy, w reżyserii Wojciecha Adamczyka, przywozi ten spektakl oczywiście Teatr Gudejko z Warszawy, a w obsadzie zobaczymy no, same tuzy, czyli Artura Barcisia, Cezarego Żaka, Witolda Wilińskiego, Wojciecha Wysockiego, Piotra Skargę, Katarzynę Żak i Wiolę Arlak.
Więc jest nadzieja również, jesteśmy w trakcie rozmów, że sam reżyser też się pojawi tutaj na naszym festiwalu. Jak mówimy o twórcach, to też trwają rozmowy, aby tych reżyserów się pojawiło więcej. Od niektórych mamy już oczywiście zapewnienie, że przyjadą, ale w związku z tym, że na drugi dzień, czyli w drugim dniu festiwalu, czyli 29, będzie kolejny spektakl wyprodukowany przez Teatr Budejko z Warszawy i będzie to, proszę Państwa, ogólnopolska premiera, czyli świetnie się składa, żegnamy jeden tytuł i na drugi dzień jakby rozpoczynamy jego żywot sceniczny. Lot do Wasilija Sigariewa w reżyserii Macieja Wojtyszki, który prawdopodobnie jeszcze na 100% nie wiemy, ale wszystko na to wskazuje, przyjedzie do nas. Z Magdaleną Wójcik, Joanną Kurowską, z Edytą Herbuś, z Radosławem Pazurą, z Andrzejem Popielem, Robertem Wabichem i Romanem Bugajem w składzie. Myślę, że świetna rzecz. To jest komedia, ale z takimi akcentami też nie do końca komediowymi, więc takie spektakle też bardzo lubimy, że nie tylko jest wprost do śmiechu, ale również jest też coś o jakiejś filozofii życia, bo tak, że tak określę w ogóle. Ale generalnie oczywiście w tonie wszystko komediowym utrzymamy. Więc to jeżeli chodzi o Teatr Gudejko, o Teatrze Narodowym już Państwu wspomniałem. Pojawi się kolejna nowość, to jest ostatnia właściwie premiera Teatru Kapitol z Warszawy, Kochane Pieniążki Reja Kuneja, czyli znowu autor, który jest no jakby taką wierchuszką tej twórczości komediowej, jeżeli chodzi o literaturę dramatyczną, w reżyserii Jerzego Bończaka, który jest, no, jakby to powiedzieć, rezydentem naszego festiwalu, bo przyjeżdża bardzo często jako reżyser, ale też jako aktor. Tu akurat przyjedzie jako reżyser. W obsadzie Anna Korcz, Tomasz Szymszajner, Andrzej Popiel, Waldemar Obłoza, Robert Wabich jeszcze raz, Elżbieta Lenska, Lesław Żurek i Sebastian Konrad. Będzie bardzo dużo, myślę, śmiechu i zabawy. Co mamy jeszcze tutaj takiego ważnego? O Zemście już Państwu powiedziałem. Mamy jeszcze kolejne nowości, dwie już na koniec właściwie tego festiwalu. Agencja Produkcyjna Palma z Warszawy. Też premierowy spektakl. Premiera ma się odbyć we wrześniu. No, może nie u nas, ale można powiedzieć, że to jest premiera. Nowość, Kumulacja Flavii Coste w reżyserii Tomasza Sapryka, też w świetnej czteroosobowej obsadzie z bardzo chyba popularnym teraz aktorem Michałem Mejerem, z Marią Dębską, Izabelą Dąbrowską i z Marcinem Bosakiem w składzie. I totalna nowość, która też premiera też już niebawem w Teatrze Kwadrat, który pięknym takim akcentem zamknie naszą imprezę, Teatr Kwadrat z Warszawy, który przyjeżdża do nas od lat 23, o ile się nie mylę, chyba od trzeciej edycji naszego festiwalu. I zarówno my, jak i Teatr Kwadrat nie wyobraża sobie jesiennego festiwalu teatralnego bez jego obecności, co nas bardzo cieszy. Umrzeć ze śmiechu, tak nazywa się sztuka Paula Elliota w reżyserii Andrzeja Neymana, dyrektora teatru, który oczywiście się też pojawi tutaj, z Ewą Wencel, Lucyną Malec, Hanną Śleszyńską gościnnie, Olgą Kalicką i Marcinem Piętowskim. To będzie takie domknięcie naszego festiwalu. Ale oczywiście ja jeszcze wspomnę o tych akcentach sądeckich, no to na pewno takim akcentem będzie też wystawa fotografii pana Jerzego Cebuli, który tutaj jest obecny z nami, i Andrzeja Ramsa. Mieliśmy ją oczywiście zrealizować w ubiegłym roku, no nie udało się. Mam nadzieję, że w tym roku się uda. W pierwszym dniu będzie wernisaż. No i będą jeszcze dodatkowo oczywiście spotkania z artystami z cyklu Scena Bliżej Widza. Prawdopodobnie one będą w kawiarence festiwalowej, jeżeli powstanie, jeżeli nie, to wybierzemy jakieś inne sympatyczne miejsce na te spotkania. One cieszyły się dużą popularnością Państwa, którzy raz przychodzili na ten festiwal, albo dla tych, którzy na przykład już nie, dla których no niestety zabrakło biletów. Więc takie spotkania również będą w tym roku,
Jeszcze nie mamy takiego szczegółowego harmonogramu, ogłosimy to w swoim czasie. Wszystkie te wydarzenia, oczywiście podkreślam, odbędą się w budynku Sokoła, mówię tutaj o spektaklach, o koncertach, czyli w tym miejscu, w którym się dzisiaj tutaj znajdujemy. Oczywiście szczegółowy program Państwo otrzymacie po naszym dzisiejszym spotkaniu. W przygotowaniu są również materiały reklamowe, czyli plakat, foldery, ulotki itd., itd. To, co Państwo tutaj widzicie, i myślę, że panu dyrektorowi teraz oddam głos, to jest tylko taka zajawka pewnej grafiki festiwalowej, która jeszcze być może się lekko zmieni, ale panie Wojciechu, proszę powiedzieć, dlaczego akurat ten projekt i skąd to się wzięło? Tak, wybraliśmy ten projekt w gronie Rady Festiwalu, czyli czterech osób, i wybieraliśmy te projekty tak naprawdę w ubiegłym roku, ponieważ w ubiegłym roku na przełomie maja i czerwca ogłosiliśmy konkurs na plakat 24. edycji Jesiennego Festiwalu Teatralnego. Otrzymaliśmy na ten konkurs, z tego co pamiętam, blisko 200 różnych prac. Wybraliśmy pracę, która była tym oficjalnym motywem w ubiegłym roku. Nagrodziliśmy również pracę wyróżnioną, ale w regulaminie było zastrzeżone, że organizatorzy mają możliwość sięgnięcia, wykorzystania tych prac, które zostały nadesłane. Oczywiście po uwzględnieniu odpowiedniego honorarium z autorami, również w latach kolejnych. No i w tym roku jakby nie było potrzeby organizowania kolejnego konkursu, ponieważ mamy bardzo ładne portfolio, które liczy, no może nie te całe 200 nadesłanych prac, ale przynajmniej kilka jeszcze prac bardzo ciekawych. Ta praca została stworzona w czerwcu ubiegłego roku. Sięgnęliśmy do niej, oczywiście wymagała małych korekt, takich faktograficznych, bo to nie jest 24, tylko 25 edycja, zmieniła się data. Lekko skorygowaliśmy też kolorystykę, stawiając na taki kolor bardziej, powiedziałbym, śliwkowy. Jeżeli z czymś Państwu kojarzy się ten plakat, to nie będę tego rozwijał, ale chronologia jest nieubłagana. Najpierw był nasz konkurs, ten plakat pojawił się na naszym konkursie, a dopiero później powstało logo innej imprezy kulturalnej z Sądeczyny. Te nagrodzone prace były publikowane też zaraz po zakończeniu można je było zobaczyć, ale nic nie sugerujemy, natomiast gdyby pojawiły się jakieś pytania, to od razu wyjaśniam, że chronologia tutaj jest nieubłagana. Ale ja tylko pół zdania dodam, że taki motyw tego snopu światła, to on się pojawia na bardzo wielu pracach, projektach graficznych. Nie powiedziałem, kto jest autorem tego projektu. Jest to Marcin Wierzchowski z Krakowa. Dobrze. Proszę Państwa, jeszcze winni jesteśmy Państwu ważną informację. Zanim jeszcze powiemy o biletach, to dlatego tak zerknąłem tam na ekran do tyłu, ponieważ bym poprosiłbym właśnie o wyświetlenie nowych plansz. To jest plansza z organizatorami, oczywiście też taka robocza bardzo plansza, ponieważ ten element logo, które jest zastrzeżone, oczywiście logo Jesiennego Festiwalu Teatralnego, ono się pojawi na oficjalnych wszystkich wydawnictwach, które pójdą do druku, czyli on tu na razie jest tak, jak to się mówi, na roboczo umieszczony. Logo autorstwa zresztą pana profesora Andrzeja Szarka, który towarzyszy nam od, wprawdzie nie od początku festiwalu, ale od piątej jego edycji i będzie towarzyszyło nadal. Organizatorzy, no to oczywiście Stowarzyszenie Animatorów Kultury, Centrum Kultury i Sztuki imienia Adesari, no, Teatr Robotniczy, jak już wspomniałem wcześniej, no i Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu. Mamy znakomitych patronów honorowych,
To już jest plansza taka bardziej ogólna, którymi się będziemy szczycić. W tym roku patronat honorowy nad festiwalem sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Patronat przyjął również marszałek województwa małopolskiego, pan Witold Kozłowski. No i oczywiście tradycyjnie, tak w ubiegłym roku to miało też być, burmistrz Starego Sącza, pan Jacek Lelek. I widzicie państwo też na tej planszy całą masę logotypów naszych wspaniałych sponsorów, których może nie będę wymieniał, bo to by bardzo długo trwało, ale jest ich, jak policzyłem, około 40 sponsorów, więc pandemia jakby nie przestraszyła również sponsorów. Myślę, że temat festiwalu ich przyciągnął bardziej do tego, żeby z nami byli, za co jesteśmy im bardzo, bardzo wdzięczni i będziemy im dziękowali też na każdym kroku, no bo bez nich po prostu nie moglibyśmy, proszę państwa, zaplanować tak szerokiego spektrum spektakli, koncertów, takiego programu, na który składa się, ja tak szybciutko policzyłem, 19 tytułów, w tym kilka nowości premier, ponad 30 spektakli i koncertów, wspomniany wernisaż wystawy, no i jeszcze te spotkania z artystami na scenie, która jest bliżej widza, więc to jest ogromne przedsięwzięcie, również i ilość tych programowych elementów jest myślę, że taka bardzo, bardzo, bardzo fajna i mocna, dlatego też bardzo się cieszymy, że sponsorzy nas nie zawiedli, dzięki nim ten festiwal będzie mógł być w pełni zrealizowany. No i cóż nam jeszcze, skoro jesteśmy z państwem, czyli z przedstawicielami mediów, którzy, to chciałbym wspomnieć, że patronami medialnymi tego festiwalu, oficjalnymi patronami medialnymi, ale również i tym, którzy nie wchodzą w skład, czy nie są na tej liście patronów medialnych, a to z przyczyn takich, że na przykład w przypadku stacji telewizyjnych, publicznych czy radiowych, no nie możemy jakby zaprosić do grona tych patronów medialnych innej stacji, na przykład komercyjnej. No takie są zasady i tego się po prostu trzymamy, ale również tym pozostałym z państwa bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy oczywiście na nasz festiwal. TVP Kultura, trzeci program Telewizji Polskiej Kraków, Radio Kraków, Regionalna Telewizja Kablowa w Nowym Sączu, Dobry Tygodnik Sądecki, DTS, Gazeta Krakowska, Sądeczanin, którego witamy po rocznej przerwie w gronie naszych patronów, NTV, czyli nasza telewizja sądecka, Miasto NS, no i oczywiście tutaj stąd ze Starego Sącza Kurier Starosądecki. To też ukłony w kierunku państwa i podziękowania, że jesteście z nami i że będziecie również na tym festiwalu piękne relacje z niego prowadzić. Jeżeli mógłbym coś dodać, bo jeszcze dwie informacje chciałem państwu przekazać. Pierwsza o sprzedaży. Sprzedaż publiczną, internetową, w podobnym modelu jak w zeszłym roku, bo my w zeszłym roku sprzedaliśmy festiwal i odwołując festiwal, no byliśmy oczywiście zmuszeni dokonać zwrotu należności za bilety. Tą samą metodą będziemy funkcjonować, w tej samej metodzie w tym roku. Za dwa tygodnie, a dokładnie 23 lipca uruchamiamy publiczną sprzedaż biletów. Będzie to sprzedaż zarówno w internecie, na naszej stronie przez nasz system sprzedażowy, jak i dla tradycjonalistów będzie można kupić bilety w punkcie informacji turystycznej w Starym Sączu, plac Świętej Kingi 2. Także już teraz zapraszamy, nie będzie tutaj jakichś sztucznych ograniczeń, obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy, kto się zdecyduje, to może dokonywać zakupu biletów. Oczywiście bardzo zapraszamy do zakupu biletów wszystkich, ale szczególnie osoby zaszczepione, ponieważ one nie wliczają się do tych limitów różnych sanitarnych, więc im więcej osób zaszczepionych kupi bilety, to tym więcej w ogóle ludzi będzie mogło swobodnie uczestniczyć w naszym festiwalu. Okazuje się, że na meczach piłki nożnej na Euro
2020 wszyscy są zaszczepieni, jak widzimy takie tłumy na stadionach. Ale mam nadzieję, że również i tutaj w tej sali ona się wypełni ze względu na to, że po prostu wszyscy, albo zdecydowana większość z naszych gości, miłośników teatru i w ogóle sztuki będzie zaszczepiona. Lub jeżeli nawet będzie 1/4, to wtedy też się wypełni ta sala. Oczywiście. Proszę Państwa, chciałem również powiedzieć, że dla nas, dla Starego Sącza i dla Centrum Kultury i Sztuki fakt bycia współorganizatorem jesiennego festiwalu teatralnego jest dla nas dużym wyzwaniem i dużą mobilizacją. My jakby inwestujemy w to wydarzenie. Dla Państwa informacji, ta dzisiejsza konferencja chyba jest ostatnim spotkaniem w tej sali przed modernizacją techniczną. Na czym polega modernizacja techniczna? Inwestujemy cały czas w tą salę. W zeszłym roku przed rozpoczęciem wykonaliśmy pewne prace budowlane, przebiliśmy taką rampę techniczną, która umożliwia wnoszenie wielkogabarytowych dekoracji, a w tym roku... Konserwator zabytków spojrzał na mnie z wielkim zdziwieniem, że chce robić dziurę ale, w zabytkowym budynku. Ale ponieważ zaplanowaliśmy to w sposób taki nieinwazyjny dla wyglądu fasady. Oczywiście uzyskaliśmy zgodę i zrobiliśmy to. I to będzie służyć nie tylko festiwalowi, ale w ogóle... Oczywiście. Natomiast miło mi też Państwa poinformować, że uzyskaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury na modernizację systemu nagłośnieniowego i oświetlenia tej sali widowiskowej. Przeprowadziliśmy procedurę przetargową i zawarliśmy kontrakt z dostawcami, dostawcą systemu nagłośnieniowego najnowocześniejszej generacji będzie firma L Acoustic, taki Mercedes w branży akustycznej. Będzie modernizowane również oświetlenie, ponieważ zakupimy tutaj nowoczesne, energooszczędne lampy LED-owe umożliwiające oświetlenie specjalne, sceniczne, teatralne, właśnie spektakli teatralnych oraz koncertów, które będą się odbywać na tej scenie. Czyli po prostu będzie kameralnie, ale będzie super nowocześnie od strony technicznej czy technologicznej. I to jest też ważna wiadomość dla tych teatrów, które do nas przyjeżdżają, bo tak. To też jest w wielu momentach. Te rajdery techniczne mają duże wymagania. Tak, za chwilę będziecie Państwo mieli możliwość zadania pytań. My postaramy się na nie odpowiedzieć. Od razu z góry dziękujemy za Państwa obecność i zaangażowanie w promocji idei Festiwalu Teatralnego, bo jeżeli chodzi o wydarzenie teatralne, tak naprawdę jest to jedyne wydarzenie teatralne w całości poświęcone tej muzie. Z dodatkiem tych elementów muzycznych. Jakby. Oczywiście, no, oczywiście, ale to jest jakby uzupełnienie naszej po prostu oferty. I mamy nadzieję, że Państwo będziecie szeroko informować o naszych planach i też o wydarzeniach. Zapraszamy Państwa do relacjonowania przebiegu festiwalu już teraz. W nawiązaniu do tego, co w kuluarach zacząłem mówić przed konferencją, nie jest to jedyne wydarzenie, które planujemy w Centrum Kultury. Już na przełomie lipca i sierpnia ruszamy z nowym wydarzeniem, czyli festiwalem filmowym o nazwie Peryferiada, Beskidzka Kanikuła Filmowa. Planujemy również organizację jeszcze przed jesiennym festiwalem teatralnym festiwalu Panonika. Tym samym dementuję różnego rodzaju plotki, które się tutaj rozchodzą czasami. Docierają do nas sygnały, jakoby Panonika miała się w tym roku nie odbyć. Planujemy, że się odbędzie bez przeszkód, zwłaszcza, że uzyskaliśmy wszystkie niezbędne zgody, w tym zgodę na organizację imprezy masowej, ale zapraszam do zadawania pytań, zwłaszcza tych dotyczących jesiennego festiwalu teatralnego, natomiast jeżeli będą też pytania dotyczące pozostałych imprez, to będzie możliwość w kuluarach po zakończeniu konferencji zadać pytanie mnie czy Dawidowi Listosowi, który organizuje ten festiwal filmowy. Natomiast czy są pytania dotyczące jesiennego festiwalu teatralnego? Wczoraj straszyli, że będzie czwarta i piąta fala.
To jest taki dyżurny temat, prawda? To znaczy tak, no oczywiście no jesteśmy realistami. Jeżeli będzie czwarta czy piąta fala, to ze stoickim spokojem no, będziemy się przyglądać temu, jak się ta sytuacja epidemiczna rozwija. My oczywiście nie jesteśmy odpowiedzialni za rozwój sytuacji, może inaczej, bezpośrednio nie jesteśmy. Każdy w nas w pewien sposób jest odpowiedzialny za to, w jakim kierunku ta epidemia się rozwija, jak długo z nami będzie. Oczywiście zachęcamy wszystkich Państwa do szczepienia się, bo to jest zarówno element krajobrazu imprez kulturalnych, bo tak zostaliśmy postawieni przez no, rządzących, że musimy się z jednej strony stosować do wszystkich ograniczeń, z drugiej strony musimy się stosować też do tych limitów uczestnictwa. Natomiast cały festiwal, proszę Państwa, jest skalkulowany i zorganizowany na obecną sytuację, ta, która funkcjonuje obecnie. Natomiast tak, prawdopodobnie jeżeli z dnia na dzień zostaną wprowadzenia ograniczenia typu, że znowu wracamy, bo było już tak, do 25% widowni, to prawdopodobnie wiele wtedy nie zdziałamy. Natomiast oczywiście jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o zawierane umowy, że no, w porozumieniu z teatrami, z którymi współpracujemy, no będziemy decydować nawet w ostatniej chwili. Natomiast my już tyle przeżyliśmy, jeżeli chodzi o epidemię i nauczyliśmy się jakby też elastycznie funkcjonować i zabezpieczać przed pewnymi sytuacjami, że po prostu ze spokojem, bez wielkich emocji podchodzimy do tego, no bo nie pozostaje nam tak naprawdę nic innego. No nic innego nie wymyślimy, gdyby rzeczywiście odpukać, coś takiego nastąpiło, w co staram się nie wierzyć i mieć nadzieję, że to nie nastąpi, no to będzie dotyczyło nie tylko naszego festiwalu, ale no całej branży artystycznej, kulturalnej i wszelkim działaniom w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju. No po prostu trzymajmy kciuki, no nie powiem, że módlmy się, ale no cóż nam wtedy pozostanie. No, no i szczepmy się, no po prostu to jest chyba jedyny jakby taki najbardziej rozsądne wyjście z sytuacji, no bo w przypadku rzeczywiście zaszczepienia większej zdecydowanie ilości osób, no jest szansa, że ta zbiorowa odporność jakby nastąpi, no a poza tym te przepisy, które dopuszczają obecność oprócz tego limitu. Tak bardzo nas nie będą ograniczać. Więc to jest jakby szansa. No jeżeli jakieś ogromne boom by nastąpiło, tak powiem w cudzysłowie, no to wtedy będą wszyscy reagować. Nie tylko my jako organizatorzy jesiennego festiwalu teatralnego, tylko po prostu, tak jak mówię, no, cała ta branża artystyczna i kultury, ministerstwo i tak dalej, i tak dalej. No. No musimy po prostu ze stoickim spokojem się temu przyglądać i dmuchać, jak to się mówi, na zimno, ale też optymistycznie patrzeć na pewne rzeczy. No. No bo więcej mimo wszystko jest sygnałów optymistycznych. Naprawdę sytuacja epidemiologiczna w porównaniu nawet do ubiegłego roku, gdzie na Sądecczyźnie już w zasadzie zaczynała się ta pierwsza wtedy czy druga fala. No teraz te liczby są zdecydowanie bardziej optymistyczne. Mamy szczepionkę, ale że wiemy już, jak postępować. Pojawiają się też takie bardzo zróżnicowane głosy i to ekspertów też od tych spraw właśnie epidemiologicznych. Niektórzy mówią, że to będzie w listopadzie, niektórzy, że w sierpniu, niektórzy na jesień, więc jakby to nie jest tak sprecyzowane. Niektórzy mówią, że może nie będzie, a jak się zaszczepimy, no to w ogóle to przejdziemy to jako grypę. Czyli zwykłą sezonową chorobę po prostu. No. Ale proszę tak bardzo tych naszych opinii epidemiologicznych nie cytować, bo nie, tylko odpowiadamy, tak. Nie jesteśmy fachowcami, jesteśmy tylko ludźmi, szarymi obywatelami. Mamy nadzieję, że w końcu tą epidemię uda nam się pokonać i mamy nadzieję, że to będzie jak najszybciej. Prosimy o następne pytanie. W zasadzie to dla nikogo nie jest atrakcyjna formuła.
ani dla artystów. Oni już mają dość grania. To już się przyznają nam. Oni tęsknią za bezpośrednim kontaktem z publicznością i czekają na przyjazd do Starego Sącza. Wydaje nam się, że formuła online niewiele wnosi tak naprawdę, bo czy ten festiwal, czy ta transmisja odbywa się z tej sali, czy z Teatru Warszawskiego, Krakowskiego, Czelackiego, czy innego, to przestaje być to jakby impreza wtedy. Ale to chodzi o klimat też. Klimat naszego festiwalu polega na tym, że spotykamy się my, publiczność, w kameralnym gronie, no bo jest to jakby kameralna sala dość. No prawie na wyciągnięcie ręki mamy artystę, którego potem po spektaklu możemy, no może nie, przywitać się z nim, zrobić sobie fotkę, porozmawiać, spotkać się na tych właśnie spotkaniach, które planujemy. I jest, przepływa tak energia, jakieś takie fluidy bezpośrednie pomiędzy sceną a widownią. Więc ja osobiście jestem absolutnie przeciwny i będę zawsze oponentem, jeżeli chodzi o takie transmisje online. Ale ja nie będę namawiał. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Jeżeli chodzi o nasz festiwal, więc tutaj z góry państwa zapewniam, że nie będzie takiej formuły. Oczywiście, co nie oznacza, że nie pojawią się w internecie jakieś zajawki, zapowiedzi, jakieś fragmenty spektakli, jeżeli teatry wyrażą na to zgodę. To mamy zagwarantowane w umowach. Nikt tego nie robi z wielkim entuzjazmem. To jest ewentualnie jakaś tam ostateczność, żeby na przykład kilkunasto czy kilkumiesięczna praca nie poszła na marne. Niektóre teatry decydowały się na premiery online, ale bez wielkiego entuzjazmu, uwierzcie mi Państwo. My jak Teatr Robotniczy też, jak pamiętamy, zrobiliśmy, bo nie mieliśmy innego wyjścia. Najpierw premierę online Różewicza. Udało nam się potem, dzień przed znowu ogłoszeniem kolejnego lockdownu, zagrać tutaj no premierę jakby na żywo też naszego Różewicza, no i to było wszystko, no. Ale ja pamiętam do dzisiaj, że to spotkanie było niesamowite właśnie po tych wielu miesiącach oczekiwań i pierwsze spotkanie tu na żywo z publicznością, to było coś nieprawdopodobnego, no. No bo tak jak nagraliśmy spektakl, no, był zmontowany pięknie, super, poszedł do internetu, no i co z tego, no fajnie, cieszyliśmy się oczywiście, ale nie było przepływu emocji i tego fluidu. Proszę Państwa, jeszcze na koniec apel do mediów. Państwo naprawdę macie wielką rolę do odegrania. Ten brak kontaktu bezpośredniego z kulturą jest bardzo odczuwalny dla wszystkich, dla widzów, dla organizatorów kultury, dla instytucji kultury. Bardzo serdecznie Państwa namawiam do relacjonowania jakby takiego kibicowaniu tej atmosferze, powrotu do znowu możliwości obcowania z kulturą. Niech każdy spektakl będzie wielkim świętem, bo ten rok bez teatru w zasadzie no pokazał nam, pewnie nie wszystkim, ale bardzo wielu, jak kultura po prostu jest ważna i jak jej brak jest odczuwalny. I media w tym powrocie do tego, co może było przed pandemią, nie chcę powiedzieć do normalności, mają olbrzymią rolę do odegrania. Im więcej media będą mówiły o kulturze, o wydarzeniach kulturalnych, o tych powrotach, o tych premierach, które wreszcie mają się szansę po wielu miesiącach odbyć, tym będzie lepiej i tym nam będzie łatwiej, tym publiczność szybciej jakby wróci do tego normalnego życia. Ja bym powiedział, że media mają chyba najważniejszą tutaj rolę też edukacyjną do odegrania. No tak, zawsze media były tą władzą kolejną, prawda? Którą? Czwartą czy trzecią władzą? No, ale to oczywiście też tak, to mówię tak żartobliwie troszkę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja jeszcze jedno tylko dodam, że oprócz tego, że Państwo dzisiaj dostaniecie oczywiście ten szczegółowy program naszej imprezy, tworzę w tej chwili jeszcze dokładne informacje o poszczególnych spektaklach, koncertach. One się ukażą, czyli takie opisy szczegółowe, łącznie ze zdjęciami, ukażą się oczywiście na stronie naszego jesiennego festiwalu teatralnego, na Facebooku pewnie też. Ale jeżeli Państwo będziecie sobie życzyli, to prześlemy Państwu również takie zestawy
które potem też wykorzystamy zapewne w folderze, no ale to folder będzie drukowany nieco później, a materiały będą... Możemy się w ogóle umówić, że jak ktoś się wpisał na listę i zostawił swój kontakt, dostanie po tej konferencji ten materiał, jeżeli nie zastrzeże, że nie życzy dostawania informacji o jesiennym festiwalu, również będziemy wysyłać na te adresy kolejne takie porcje informacji. Na przykład no dzisiaj tylko będzie program z takim krótkim wstępem naszym, natomiast te szczegółowe informacje o poszczególnych spektaklach, no to jeszcze proszę o chwileczkę cierpliwości, bo też czekamy, spływają nam też od menadżerów z teatrów. Postaramy się w tym miesiącu na pewno z tym uporać do momentu, w którym rozpoczniemy sprzedaż oficjalną rzeczą otwartą. Czy jeszcze może ktoś chciałby zadać jakieś pytania, bo może czegoś nie powiedzieliśmy? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.